Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych co roku realizuje projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych. Do tej pory były to projekty dla uczniów. Tym razem szkoła postanowiła zainwestować w kadrę nauczycielską. Do tej pory one były dedykowane uczniom. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się aplikować o możliwość wyjazdu na dłuższą formę doskonalenia dla nauczycieli. Nasz projekt zyskał uznanie w oczach oceniających i zostały przyznane środki na jego realizację. A to oznacza, że 15 nauczycieli w lipcu wyjedzie do Portugalii. W miejscowości Sintra, 25 km od Lizbony, będą doskonalić swoje umiejętności metodyczne. Tam w ośrodku edukacyjnym będziemy uczyć się nowych metod nauczania, zwłaszcza poza szkołą. Będziemy obserwować zajęcia, które będą dla nas przygotowane. Uczyć się, doskonalić swoje kompetencje językowe i kulturowe. Na ten cel szkoła pozyskała fundusze unijne.